Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Połowa dzisiejszej perykopy poświęcona jest myślom, opiniom, postawie Heroda wobec Jana Chrzciciela. Przekonanie o nadzwyczajnej tożsamości Jana jest w królu silniejsze niż niezgoda na udzielone napomnienie. Staje w jego obronie wobec Herodiady. Odczuwa lęk, a jednak chętnie przysłuchuje się jego słowom. Czy dotyka go Boża moc uwidaczniająca się w misji Jana? Boża koncepcja świata? A może też odkrywa spójność słów tego człowieka z najgłębszym własnym przekonaniem, przekonaniem własnego sumienia? On doświadcza żywego słowa z ust Jana, dlatego wie, że to słowo ma moc wskrzesić. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.